witam serdecznie od tej strony. Moi drodzy, dzisiaj jestem w Limehouse i jest dość wczesna pora na odpływ, ale tu mi się taki kawałeczek już odsunął, a tak to wygląda wszystko tak, że wody jest pełno, ale jest dopiero godzina 9, a najniższy stan wody będzie o godzinie 12. Ja już tutaj to będę atakował. Tam za moimi plecami jest Canary Wharf, jedna z takich, w zasadzie główna dzielnica bankowa, jeżeli chodzi o Londyn. A po tamtej stronie tutaj widzicie majaczące wysokie budynki z Tower of London i tak dalej. Tutaj teraz szybka kolejka wodna płynie, oczywiście szybki stateczek. A ja się zbieram i idę tutaj na razie na dół. Potem mam jeszcze jedną miejscówkę taką, jak tutaj nic nie będzie wychodzić. Statki pływają, płuczą mi tutaj, coraz więcej mam tej przestrzeni do poszukiwań, ale jest marnie, nie załamujemy się. Mamy łuseczkę, na tej łusce jest coś napisane, to teraz widzicie. I jakiś taki, o spadła mi, ale zaraz ją podniosę, i jakieś takie dziadostwo. No włączę się, jak się rozwinie jakoś temat, bo na razie jest lipnie. Muszę zmienić miejscówkę. Bo tutaj przez godzinę wyszło mi to, co widzieliście, plus jakieś kawałki aluminium, kawałki ołowiu. Nie ma co się załamywać, trzeba iść szukać innego miejsca. Być może tu jeszcze wrócę sprawdzić, jak będzie ten najniższy tide, żeby zobaczyć, co jest tam głębiej, bo na razie tutaj się dość mało tego odsłoniło, ale no po prostu już muszę stąd zmykać, bo nawet pi nie wyskoczyło. Podlazłem do takiego miejsca i tutaj ta miza ma jakieś coś dziwnego i ma taki kanał. Może w tym kanale tutaj poszukać. Tam są jakieś stare domy. Pewnie coś koło setki mają, może więcej. No swoją drogą, te mieszkania tutaj pewnie są warte około miliona albo nawet więcej funtów. 4-5 milionów złotych za flata przy takim kanale. No ja bym tu miał co robić. Bym pewnie szukał. Ale zejdę tam na dół i zobaczę, czy cokolwiek jest, bo tam jeszcze widzicie, jakiś skrawek dopiero wyszedł. Zresztą tam coś robią. No ale trzeba coś zacząć działać. No miejscówka naprawdę jest kozacka. Jeszcze jakby tutaj wychodziło coś starego, to by było już w ogóle fajnie. Jakby takie rzymki, hamery wychodziły, to bym tutaj łaził cały czas. Ale na razie mam 4 pi i guzik. Podejdę pod ten... pod to zielone coś. Może pod tym zielonym będą jakieś fajniejsze stare rzeczy, bo tutaj to jest nowe. I to na pewno dużo dziadostwa spadło nowego, a tu może coś starego się jeszcze da wyciągnąć z powierzchni. Tak jak widzieliście, mam dwie piłki. Jedną mam piłkę Adidasa, drugą mam Nike. I mam przepiękny płaci terenu przed sobą, a dawno nie kopałem piłki. Dobra, co miałem tutaj zobaczyć, to zobaczyłem. Co miałem tutaj znaleźć, to znalazłem. Czas stąd wyjść. No, fajne mają widoki z okien. Przypływ im piłki przynosi, tam jest pełno jakichś kokosów, jakichś kurde takich głupot, że nie wiem, nie? Dobra, idę stąd. No teraz jak tu już widzę, jak odpłynęła woda, że w złym miejscu szukałem. Co to jest? Gruz i tyle. To są jakieś nowe rzeczy, to nie są stare deski. Znaczy nowe, no pewnie mają z jakieś 100-200 lat, ale
To nie jest stare fest. Tak to wygląda. No muszę znowu zmienić miejsce, muszę iść w tamtą stronę chyba fest. Chociaż kurde, tam nie widzę żadnego. To tam muszę iść na drugą stronę by wypadało, tylko że tu mostu nigdzie nie ma. Idę jeszcze jedno miejsce spróbować. Ale zobaczcie jak tutaj jest ładnie, naprawdę. Idzie się. Back Life Wharf, tak się to nazywa. Przynajmniej ta chałupa. I tu po lewej stronie zaraz będzie moja miejscowa. Tak mi się wydaje. Tak wygląda wejście. I zobaczcie jaki piękny widok na Canary Wharf. I tutaj się poszukam. No cholerka, szkoda, że pusty. Ale łazę tak tutaj. I powiem wam, nie chce mi się chyba wykrywacza wyciągać. Znaczy pewnie wyciągnę, ale są tutaj pełno pierdół, jakieś kable. Komórkę gdzieś tam widziałem, już nawet tego nie nagrywam. Ale jak save zobaczyłem, to mówię, nagram. Ale pełno, pełno dziadostwa. No nic, jak się coś stanie, to się włączę, no. Ale jest na co patrzeć. Strasznie ciekawe patrzenie w dół. Aż się na coś natrafi. Patrzcie na to. Wszystko takie wyśmigane. Nawet nie ma co wykrywacza włączać. Chociaż nie ma. Jestem chyba w tej takiej alejce, co tutaj RODO gdzieś łaził. Tak mi się przynajmniej wydaje. I kurde, fajne są te stateczki. Takie mieszkanko. Jakby się dało tym podpływać pod miejscówkę na Tamizie, czemu nie? Przyszedłem jeszcze raz na tą moją miejscówkę i patrzcie ile mudlarków. Skoły sobie przychodzą grzebać. Tam widzę dwóch wychowawców i same dzieci. I grzebią w mule. I umyją rączki po sprawie. Pod sam koniec dnia znalazłem miejscówkę, na której się fajnie chodziło. Tylko że już jest duży przypływ. I zobaczcie, tutaj mi wyszło plomba, guzik, ołowiana kulka z muszkietu i moneta, która nie jest ruszona przez nic i ma tu jakieś bicie w ogóle, C. I jak się dobrze przyjrzycie, czekajcie, to tutaj widać, o, na przykład tutaj widzicie, zjechana ta moneta jest niesamowicie, ale leżała tutaj w tym czarnym. I ja tutaj jutro przyjadę, albo pojutrze. Muszę tu przyjechać, bo tu mogą być w świetnym stanie monety. Ta moneta oryginalnie miała taki kolor. Ja nie wiem, tu ktoś to odbił. Po mnie zaraz Łukasz przyjedzie. O, teraz widać, to jest ta Wiktoria. To jest ta na wózku baba. Tutaj widać jej twarz. Tutaj napisy, tutaj wózek, a czy wózek, tą tarczę chyba. Nie wiem, ale dobra. Teraz idziemy pogadać, bo zrobię kuj ja w tym odcinku. Z tego względu, że nic nie znalazłem. Poza tym. Tutaj jest wejście na tą miejscówkę i to jest zaraz koło tych wysokich budynków. Teraz one są przykryte tym jednym tutaj, ale no tutaj na dniach tu przyjadę i będę tutaj ciosał. Także dzień, koniec końców, nic nie znalazłem poza tym co widzieliście, ale można powiedzieć, że udany. Mimo że ten dzień się okazał takim jałowym, to ja jestem zadowolony, bo przynajmniej mam miejsce, w które mogę ponownie wrócić i wiem, że coś tu wyjdzie. Bo chyba z 5 miejscówek dzisiaj przeszukałem, tak wstępnie łaziłem po nich i koniec końców się udało na jedną trafić. Cały dzień. Jest godzina chyba 15. Dobra, idę, bo mi Łukasz ucieknie. No i przyszedł czas na kuja. Ja nie będę odpowiadał na takie poszczególne pytania, tylko postaram się jednym ciągiem odpowiedzieć na większość waszych pytań, które się pojawiają pod filmami tutaj z Anglii. No i zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć tam co to jest lead token. Lead token to nic innego jak takie żetony. Tak jak chodziliście kiedyś na flipery, kupowaliście żetony, no to mniej więcej czymś takim był żeton. Tylko że zazwyczaj tam w większych jakichś tam zakładach przemysłowych podpisywano umowę tam z jakimiś jadłodalniami, restauracjami. Pracownik takiego zakładu przemysłowego dostawał takie tokeny i mógł sobie iść tam zeżreć coś, bądź jakieś inne rzeczy za tego tokena dostać.
To były takie krążki z wybijanymi jakimiś tam umownymi po prostu obrazkami bądź jakimiś cyframi czy nazwami. Kolejna sprawa, co to jest hammer, bo też często takie pytanie pada. Są to bardzo cienkie srebrne monety, potocznie nazywane hamerkami, z tego względu, że brano taki srebrny krążek i młotkiem walono z taką puncą fajną i dlatego no, od sposobu wyrabiania po prostu tych monet nazywają się one hamerami, a są to zazwyczaj jakieś tam centówki, dwucentówki czy tam pensówki, jakieś tam sixpence i tak dalej. Zwykłe monety, tylko od sposobu wybijania. Denarki są to srebrne monety rzymskie i głównie po nie tutaj przyjechałem. Jakby się trafiło jakiegoś złotego, to by było jeszcze lepiej, ale dobra. Jeżeli chodzi o te znaleziska, to chyba takie pytania były główne. Odnośnie tego, czemu na polu cały czas nie jestem, no to powiem z grubsza, że słuchajcie, ja tutaj jestem w granicach Woolwich Arsenal, Silvertown i tutaj daleko jest, że tak powiem, jakieś pole i ja też nie znam tutaj ludzi za bardzo, kuleje mój angielski też i nie jestem w stanie od farmerów uzyskać tam pozwoleń i tym bardziej tutaj są wszędzie kluby poszukiwaczów porobione i oni mają z tymi farmerami jakieś tam umowy i ciężko tutaj blisko Londynu o jakieś pozwolenia na pola, żeby sobie tak chycić i żeby chodzić. Z drugiej strony czemu nie chodzę właśnie z tymi klubami, bo nie należy do takiego klubu, mogłem się zapisać, tak? Tylko, że jedno takie wyjście na wykopki to jest czwartek, piątek, sobota, niedziela chyba można, kosztuje 20 funtów, a to jest 100 zł i mnie po prostu nie stać na takie kopanie tutaj. Zarabiając w złotówkach w Polsce trudno się utrzymać tutaj w Londynie i szastać pieniędzmi w ogóle. Dlatego nie ma cały czas pola. Pole jest tylko w momencie, w którym na przykład Maniek się wybiera bądź ktoś inny i może mnie z sobą wziąć i ja wtedy wybulę te 20 funi i jedziemy na takie wykopki. No ale nie wyobrażam sobie, że żeby wydawać tak ogromną ilość pieniędzy, no po prostu mnie nie stać na to i no musiałbym w funtach zarabiać, żeby móc tutaj tam tak szastać i w ogóle jeździć po tych polach. Owszem, można, niektórzy Polacy sobie tutaj załatwiają pozwolenia i cały czas korzystają z łask tych farmerów, czy tam im flaszkę dadzą, czy im coś tam zapłacą i sobie mogą chodzić. No ale nie mam też auta, żeby się przetransportować. Metrem się długo jeździ po samym Londynie. Nie wiem, czy tutaj pewnie jakimiś pociągami można poza Londyn dziś wyjechać, ale nie wyobrażam sobie poświęcać jeszcze więcej czasu na podróż, aniżeli na podróż na Tamizę, bo często tutaj budzę się o godzinie, jak jest odpływ na przykład o 8, to się muszę obudzić o 5.30, przygotować się o 6, wyjść o 7.30 dojeżdżam na miejsce, w zależności od tego, gdzie to miejsce jest. Raz jadę 30 minut, raz jadę godzinę, raz jadę półtorej godziny. Wiele czynników na to wpływa i po prostu jest to nierealne, żeby jeszcze, nie wiem, na przykład po tej Tamizie jechać na inne jakieś tam miejscówki. I często jest tak, wy tego nie widzicie, raczej może już zobaczycie. Na przykład po dzisiejszym odcinku widzieliście, że są takie dni, nawet 3 pod rząd, że szukam jakiejś miejscówki i nie umiem znaleźć jakiegoś hotspota, gdzie tam wyskakują jakieś przedmioty. Pisaliście tam też w komentarzach dużo hejtu a propos. Ja nie mówię o tych widzach, którzy pozytywnie komentują, oczywiście tylko o tych, którzy tam hejtują, że Maniek na swoje wyczyszczone miejscówki mi zabrał. Słuchajcie, na tych wyczyszczonych miejscówkach, a nie ma takich miejscówek, wychodzi najwięcej z tego względu, że to są miejscówki, które już ktoś trafił i które po prostu trzeba przechodzić. No. Nie ma tak, że ja tam wejdę 10 razy czy 20 razy i to przechodzę tam. Za każdym razem coś wyjdzie. Odnośnie jeszcze jakiś tam, nie, chyba starczy, takie 5 minut kuja starczy. Kiedy wracam, zobaczymy, już chyba niedługo. I to, moi drodzy, w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku też może jakieś kuja zrobię takie szybkie, jak zobaczę tam jakieś komentarze, bo tam też są komentarze odnośnie tego, że nie czytam komentarzy, ale dobra, to już mniejsza z tym. Dobra, z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, cześć!